Witam was drodzy słuchacze w podcaście Doświadczenia emigranta. Jest to odcinek 11. Będę dzisiaj rozmawiać z Darkiem Tokarskim. Witaj Darku. Witaj Piotrze, witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy podcastu Doświadczenia Emigranta. Tak. Z Darkiem wielokrotnie już rozmawiałem. Rozmawialiśmy w podcaście dyskusji o książkach, rozmawialiśmy też w podcaście Historia dla dorosłych i teraz się spotykamy tutaj, w tym podcaście, ponieważ obaj jesteśmy. Emigrantami i mieszkamy chyba godzinkę drogi od siebie, nie? Ja w Leicester, a ty gdzieś tam na dole jesteś, nie? Poniżej. Tak, ja między Northampton a Coventry, tak w połowie drogi, tak? Troszeczkę poniżej Leicester. Tak, tak. Chester, tu gdzieś Leicester, jak to woli. Tak, ale do obu nas się jedzie M1. Do obu nas się jedzie M1 dokładnie. Stara Rzymska droga w tej chwili przerobiona na autostradę już, ale. No nie tak do końca, Piotrze, bo akurat ta Stara Rzymska droga Whiting Street się nazywa i to jest A5, która idzie wzdłuż M1. Aha, aha. czyli M1 jest... zrobiono wzdłuż tamtej starej drogi. Tak, 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 dokładnie wzdłuż. Tylko ta A5, jakbyś sobie przejechał kiedyś trasą A5, mhm. właśnie St. Albans tego. E, e, miejscach z Londonerium, to się nazywało chyba Voldalorium, już nie pamiętam dokładnie stan, i ta A5 droga idzie do góry, do góry, aż do samej wali i cały czas nazywa się e, Waltling Street i można sobie zobaczyć takie ciekawe miejsca wzdłuż niej, także polecam, jeżeli ktoś mhm. interesuje się historią Legionów Rzymskich, to tą traską przychodzili e, Dość, dość niezłe gadki, łącznie pewnie z wojskami Budyki gdzieś tam, mhm. w czasie rewolucji. Tak, tak. Wiesz co? Przygotowałem sobie trochę pytań. Jedno z nich było właśnie na ten temat, który zaczęliśmy. To może właśnie od niego zaczniemy. Bo będę chciał Cię zapytać o różne rzeczy, jak emigracja Cię zmieniła, jak wpłynęła na Ciebie, na, nie wiem, na rodzinę, na inne rzeczy. Ale może to takie pierwsze pytanie: czy dzięki emigracji tutaj do Anglii lepiej znasz teraz historię Anglii niż znałeś wcześniej, niż znałbyś, gdybyś mieszkał w Polsce? No na pewno, na pewno, dlatego, że ja jestem akurat takim typem człowieka, że gdzie jak, gdzieś jak jestem i coś widzę. To się tym interesuje i sobie sprawdzam. I z racji tego, że lubimy podróżować z moją małżonką, i często właśnie jesteśmy w różnych takich tutaj zabytkowych miejscach w Wielkiej Brytanii, i też tego tytułu dowiaduję się więcej, jak to mówią podróże kształcą, i w moim przypadku to zdecydowanie sprawdza się, można powiedzieć, po całości, bo tak właśnie dzięki temu historia też... Znaczy ja historię lubię i generalnie historią się interesuję, tak? No ale mhm. na, na pewno gdybym tutaj nie był, to bym tą akurat historią się pewnie aż tak bardzo nie zainteresował. Mhm. To mi się wydaje, to takie, takie logiczne następstwo tego wszystkiego. Tak, tak. Ja mam tak samo, bo jednak polska historia zaczyna się w tym tysięcznym roku, tak mniej więcej, a tutaj historia zaczyna się dwa tysiące lat temu, można powiedzieć, ta spisana, bo już przecież Cezar tutaj Przeskoczył do Anglii na chwilę, wprawdzie mu się nie udało, ale no ja pamiętam, kiedy ja właśnie do Coventry przyjechałem na samym początku, i pod Coventry jest ten Ford Rzymski. Jest taki. Tak, tak. Też pewnie byłeś, nie? W tym. Mhm. Mm znaczy, to... To co zostało z tego fortu rzymskiego, tak? Tak, tak. My tutaj w Leicester mamy, jest pozostałości łaźni rzymskiej, która pozostała. Tam w zasadzie jeden mur taki pozostał, ale także zabytki tutaj w Anglii są dużo starsze niż te polskie. No na, to na pewno i to rzeczywiście się spotyka z historią. Znaczy, Anglia jest w ogóle ciekawym miejscem dla historyka, prawda? Bo jest wiele tego, bo jest i przecież. Wszystko, co chcesz odnośnie Wikingów, tak samo jak i później ekspansja Anglosasów, no i oczywiście żywianie ci pierwsi, którzy byli, no i też sporo tej celtyckiej, prawda, mhm. której które tak mało jest w Europie, tak? bo jednak tutaj się zachowały te, te celtyckie, powiedzmy, i zabytki, i te, te osady, i te powiedzmy, jakiekolwiek artefakty, które jeszcze zostały tutaj, są dość, dość pielęgnowane. I to jest fajne, bo to naprawdę ta wyspa. Tak naprawdę na przestrzeni lat wydawałoby się, że jest tak naprawdę niezbyt interesująca. Z żadnego punktu, jakbyś patrzył na historię, ani strategicznego, ani jakoś wybitnie, wiesz, bogata w jakieś. No jeszcze tam powiedzmy, Rzymianie mhm. chodziło o, 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 o jakieś tam minerały, prawda? A, chyba nie pamiętam, czy to dokładnie o mieć czy, czy o coś innego. W każdym razie wiem, że oni czegoś tutaj szukali i stąd też się zainteresowali, natomiast tak to, to naprawdę tyle, tyle się tutaj wydarzyło, a, a tak naprawdę e, taka wysepka u boku gdzieś, gdzieś kontynentu, wydawałoby się, że bez znaczenia, a tu proszę, jaka niespodzianka. Mhm. Tak, tak. Anglia była takimi peryferiami Europy przez długi czas, a potem Urosła na imperium. Tak, tak. Ja, ja mam tak samo, też prawdopodobnie historii Anglii nie poznałbym tak dobrze, gdybym tu nie przyjechał, bo to ciekawe jest, właśnie przyjeżdżasz, się zastanawiasz, ci Rzymianie tu byli, ci Celtowie przed nimi, nie Piktowie jeszcze i to się tak, tak wiąże z tym, nie? Ale wracając do takiego głównego tematu: yy, jaki jest Twój powód na emigrację? Bo mój to no, głównie zarobkowy, nie? <grym> Mój też, mój też zdecydowanie też zarobkowy. Przyjechaliśmy tutaj z moją żoną praktycznie zaraz po ślubie. Mieliśmy po ślubie zaraz mały epizod, jeszcze na króciutki, bardzo na Cyprze. Próbowaliśmy tam znaleźć takie miejsce, właśnie zarobkowe, ale, ale szybko stamtąd wyjechaliśmy. I niedługo później właśnie trafiliśmy tutaj na wyspę. Mm -hmm. A ten Cypr, to która część, ta, ta grecka, ta turecka? W, w, greckiej, w greckiej części. Ta turecka była taka jeszcze. To, to, było, to było w 2007 roku, tam znaczy ja nie wiem, czy tam dalej jest, ale tam jeszcze ta granica z wojskami ONZ stojącymi na tej części tureckiej i greckiej tam. Bo myśmy byli w samej Nikozji, ale, ale w, części, w części greckiej. Mm -hmm. Ale Grecja chyba ma sama problemy trochę ekonomiczne, nie? Chyba. Znaczy się wiesz, to akurat tam gdzie, tam, gdzie myśmy byli, to nie było widać za bardzo tych problemów na Cyprze, akurat, mm -hmm. nie? E, bo, bo, bo tam jednak dużo było, no po pierwsze, tych wpływów, mimo wszystko, e, e, tych rosyjskich, e, i, i można powiedzieć, że tam część, duża część mieszkańców to, to, to byli Rosjanie, a druga część mieszkańców to byli Anglicy. Także Także ten cypr taki był dość, dość dziwny troszeczkę, ale, ale my tam pojechaliśmy do pracy to był taki typowy przykład emigracji zarobkowej, gdzie trafiliśmy do złego miejsca, a ludzie, którzy nie byli uczciwi i my po prostu czym, 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 czym prędzej udało nam się, na szczęście mieliśmy jeszcze niezabrane paszporty, ani, mhm. ani, ani nie straciliśmy wszystkich pieniędzy, udało nam się szybciutko kupić bilety z powrotem do Polski i wróciliśmy, ale wiem, że tam mie mieli ludzie niektórzy problemy, bo już po prostu nawet nie mieli zarobić jak na bilety i musieli pracować e, tak niefajnie. Myśmy oczywiście podjęli po powrocie do Polski działania przez to, bo to było przez jakąś tam agencję pracy. Poinformowaliśmy, że tam ludzie mają problemy i nie wiem, jak to się w sumie pokończyło, ale mam nadzieję, że dobrze. Mm -hmm, mm -hmm. No patrz, czyli nawet takie doświadczenia tam miałeś. No widzisz, mnie na szczęście... Tego typu doświadczenia ominęły. Także nie spotkałem się. Ja słyszałem tylko o takich rzeczach, które. Także tutaj w Anglii niektórych spotkały Polaków na samym początku, nie? Były, były takie. A ten. A, a jaki język? Bo tutaj do Anglii to oczywiście angielski się pewnie uczyłeś, a tam to po grecku? No właśnie, tam po angielsku, po angielsku. się mówiło. Wiesz, dlatego że jednak my, myśmy tam. Ja miałem tam pracować przy takiej firmie, która zajmuje się kolportażem ulotek. Taka bardzo ambitna praca, ale jeździło się w takich skuterkach. Tam było bardzo dużo takich osiedli właśnie angielskich. Mhm. Tutaj dużo tych letniskowych, takich osiedli, gdzie, gdzie na tej zasadzie tutaj Brytyjczycy, jak, jak do Hiszpanii, właśnie na Cyprze, no bo przecież Cypr jakby nie patrzeć też... E, e, Ciągle zresztą chyba tam wojska brytyjskie stacjonują, z tego co się orientuję. Także był częścią tutaj zajmowaną przez Imperium Brytyjskie, i tam ten język angielski jest dość, dość, dość popularny wśród Greków mieszkających tam, no i oczywiście wśród tych, tych którzy tam przebywali, Brytyjczyków. Także po, po angielsku można było tam spokojnie się wszędzie dogadać w sklepie i tak, tak no i w, w każdym, w każdym praktycznie miejscu mhm. i, i, i no, no nawet ten funt cypryjski jeszcze wtedy był. Nie wiem czy teraz jeszcze jest ten funt cypryjski, jeszcze sam już jest euro, nawet nie wiem szczerze mówiąc, ale, ale wtedy to, to się tam posługiwało funtem cypryjskim. Bo bardzo po angielsku. Tak? No, no. no. Ja, ja, ja mam znajomego Anglika, to starszy gość, który chyba 10 lat już jest na emeryturze, i on tutaj przyjeżdża sobie do Anglii na święta, żeby się spotkać ze swoją rodziną, i zaraz potem ucieka właśnie na Grecję, właśnie tam, na Cypr, nie? I tam spędza te zimniejsze części część roku, nie? Tutaj po prostu się z rodziną spotyka, a tam. Tam sobie mieszka i potem tu przyjeżdża na lato do Anglii, bo tam chyba za ciepło dla nich. Tam jest. jest za gorąco, być może, bo ja tam byłem akurat właśnie w wakacje i było po prostu no nie dało się wytrzymać. My jeszcze zostaliśmy lokalizację do mieszkania bez klimatyzacji i to w dzieci po prostu nie dało. Po prostu się nie dało. Tam były temperatury olbrzymie, mhm. tysiące cy cykat cykających na tych drzewach spać się nie dało ani z jednej, ani w dzień, ani w nocy, także. No było tak dość. No była ciekawa przygoda, no ale na szczęście dobrze się skończyła, tak jak mówię i, i suma sumarum postanowiliśmy w Wielkiej Brytanii i, i tak, tak to się skończyło. Mm -hmm, mm -hmm. No no. A właśnie z językiem, ty znałeś już angielski wcześniej czy dopiero tutaj tak się dobrze nauczyłeś mówić w Anglii? Wiesz co? Troszeczkę się uczyłem angielskiego w Polsce, em, można powiedzieć prywatnie, to znaczy nie tak jak sobie Państwo myślicie, że miałem jakieś tam jakieś lekcje prywatne, bo to się uczyłem w latach 90., więc jakbym miał prywatne lekcje języka angielskiego w latach 90., to można by sobie pomyśleć nie wiadomo co, natomiast po prostu mieliśmy taką, takie szczęście, że tak jakby kuzynka mojej kuzynki z drugiej strony. Studiowała filologię angielską i ona sobie w ramach praktyk organizowała z nami takie lekcje. Mama jej tam jakąś, 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 jakąś tam odpłatność, powiedzmy, dawała, ale to nie było jakieś, jakieś takie coś, coś wielkiego, i ona nas uczyła tego angielskiego, mnie i mojego brata. Po lekcjach dwa razy w tygodniu, mieliśmy przez jakiś czas, chyba przez rok, tego angielskiego, więc coś tam się nauczyliśmy na pewno, bo to było mhm. bardzo, bardzo takie. No, wiadomo, dwóch uczniów, jedna nauczycielka. Przy czym, no, wiadomo, jak się uczy w domu i jak się jest jeszcze nastolatkiem, to różne się ma pomysły do głowy, bo ja pamiętam, że nawet ściągi sobie robiliśmy, jak mieliśmy jakieś takie sprawdziany i chowaliśmy po pokoju, żeby, żebyśmy mogli ściągać. Także mhm. pomysłów mieliśmy co nie miara, ale, ale troszeczkę tego angielskiego miałem, ale oczywiście to był angielski, ten nasz nauczony w Polsce i w zderzeniu tutaj już później z językiem tym tutaj, który jest tym żywym, używanym, no to no, nie mówię, że miałem jakieś takie, e, e, wiesz, problemy typu, że się odbijałem od ściany, ale na pewno miałem dużo problemów ze zrozumieniem. Mhm. To tak jak ja, bo ty jak jesteś niedaleko Coventry, to ty też jesteś Midlands, ty konkretnie jesteś West Midlands, nie? East, East, east. Aha. Jestem właśnie na samej granicy, to jest ostatni daventer District, to jest ostatni dystrykt, to jeszcze z jest... Isbibra. Mm -hmm, mm -hmm. No, no, bo tutaj ten akcent jest rzeczywiście inny niż ten. Ja, ja to samo miałem, <gdy>, gdy się człowiek uczył, to ale wydaje mi się, że mój angielski był dość słaby, zanim przyjechałem tutaj, i no, no ja się dość dobrze nauczyłem mówić po angielsku, w porównaniu oczywiście z tym, co mówiłem wcześniej, bo pewnie ktoś by. Ktoś, kto lepiej zna angielski, pewnie skrytykowałby mój poziom, ale <laughs> y... no, wiesz, wiesz, mi się wydaje, że zawsze najważniejsze jest... To, że ty się czuł z tego powodu, wiesz, zadowolony i, i ty czujesz, że robisz progres, a to, co sobie tam myślą inni, to jest tam, powiedzmy, mniej ważne, tak. Ja miałem akurat to szczęście, że miałem tą podstawę, taką dość solidną, ale bez żadnej, naprawdę, bez żadnej rewelacji. Natomiast, no, u nas się sytuacja potoczyła tak, że tutaj szybciutko, bo my byliśmy młodym małżeństwem, więc... E, już po, po roku pobytu urodził się nas, nasz pierwszy potomek, i tutaj ten angielski. E, e. Się nabywał wiesz, w różnych częściach i w tym życiu zawodowym, i w tym życiu prywatnym. Dzieci potem poszły do przedszkola i do szkoły i razem z nimi się właściwie mhm. uczyliśmy tego angielskiego, i to nam, mi i mojej małżonce, bardzo, bardzo pomogło, że przeszliśmy właściwie przez system edukacji od początku do, no teraz dzieci mają już po 14, syn starszy ma 14 lat, więc 14-15 lat tutaj jesteśmy i przeszliśmy przez ileś tamtych stopni edukacji razem z nimi, i dzięki temu. No dzięki temu też mieliśmy możliwość tam, żeby się uczyć, nie byliśmy zamknięci, wiesz, bo często tak jest i też słyszę wśród znajomych, że właśnie albo jak się trafi jeszcze do pracy, gdzie, gdzie jest na przykład dużo imigrantów różnych i się mówi z reguły w tej pracy po polsku i w domu się mówi po polsku, to tego języka się tak nie, nie łapie, prawda? Mhm. Natomiast no, my mieliśmy to szczęście, że, że ja i w, i w pracy, bo ja też zawodowo robię różne rzeczy tutaj, prowadziłem działalność gospodarczą długo, więc też byłem zmuszony się nauczyć mówić po angielsku, żeby tu jakoś funkcjonować troszkę lepiej, także także z tym językiem jakoś poszło. Nie powiem, że jest jakoś wybitnie, perfekt i super, bo wiadomo, że są słabości, ale, ale idziemy do przodu cały czas. Mhm. Tak, tak. No i ja, ja też z moimi dziećmi ćwiczyłem angielski i pytałem moje dzieci, jak ja mówię. Do, do dzisiaj czasami pytam, jak mam jakiś problem. Tak, teraz się tak zdarzyło, że pracuję razem z synem i część mojej pracy, bo ja jestem programistą, to jest pisanie maili. Ja po prostu, jak mam syna pod ręką, to jak piszę jakiegoś maila, to wiesz, chciałbym jednak tam poprawnie napisać, to pytam go. No, czy, nie, czy... ja z ja, ja pisaniem mam zdecydowanie większe problemy. To, to, to jest prawda, bo tego pisanego e, e, angielskiego się po prostu mniej używa i, i, i tyle. E, no i, i z, tym, z tym mam spory problem, ale, ale no jakoś dajemy radę. A ja mam dokładnie na odwrót, wiesz, bo ja w Polsce zacząłem programować, za, zacząłem się zajmować komputerami w czasach, kiedy nie było jeszcze w ogóle ani, ani jednej gazety, nie było ani jednej książki po polsku. Praktycznie nie było ja wszystko po angielsku, nie znając angielskiego. Także ja czytałem angielskie książki ze słownikiem i tłumaczyłem sobie po prostu na polski. I ja właśnie powiem ci, mam taki problem z tym angielskim, że te, ta pisownia nie ma nic wspólnego z wymową. I potem, wiesz, uczysz się jakby drugiego języka, nie? bo jedno to jest pisanie, a drugie to jest wymawianie. A ta wymowa to często jest taka. No to... to jest właśnie ciekawe, co to ty mówisz, że, bo ja nie miałem możliwości sprawdzania tego empirycznie w ten sposób, który ty mówisz, czyli żeby najpierw czytać i później samemu się uczyć wymowy lub później usłyszeć tą prawidłową wymowę, a z tą wymową angielską też jest różnie. Pamiętasz kiedyś? Mówiliśmy o tym chyba przy okazji właśnie któregoś historycznego podcastu, o nie wiem, czy nie o łacinie właśnie, że ta, że ta łacina się tak tutaj mieszała z tym językiem angielskim. Ten język angielski odchodząc od tej łaciny i tej Francji, tak troszeczkę tutaj się pomieszał, że, że jest ta taka, no nie jest taka łatwa ta wymowa. Mhm. Tak, tak, tak. Nie, no, angielski, wiesz, po prostu zgubił wiele słów w wymowie, tak jak na przykład masz yy... Father i mother, w jednym jest A, w drugim jest O, a oba się wymawia dzisiaj tak samo, nie? Czy, czy najśmieszniejsze słowo, które jest one, jeden. Wymowa one nie ma nic wspólnego z zapisem one. No właśnie. To jest. Ale czy, wiem, że kiedyś oglądałem jakiś program i wiem, że też sami Brytyjczycy, to jak ma, ma, my mamy swojego profesora Miotka, tak Brytyjczycy też mają swoich ileś tam problemów językowych e, i, i często jest na przykład, jest taka miejscowość w Cam Cambridge, nazywa się e, i teraz jest pytanie, jak się to czyta, e, pisze się E-L-Y. -E. Mhm. Czyli i teraz jest pytanie, czy czyta Eli czy Ili i tak naprawdę sami Anglicy do końca nie wiedzą, bo jakbyś poszedł na nokiet, czy tak jest Mucha, na przykład Fly, mhm. tam jest Dokładnie to samo, tylko inna literka na początku, to powinno się czytać Ilaj, ale wszyscy mówią, że to jest Ili, więc mhm. ciężko, ciężko powiedzieć. Tak, tak. Także... No tak, no i... tak samo tak jak ty mówiłeś Leicester, my wiemy na przykład, jak ktoś do nas przyjechał i my wiemy, że ktoś jest obcy w naszym mieście, kiedy mówi Leicester, Dokładnie. bo tak ludzie czytają, bo miejscowi mówią Leicester. Wszyscy tutaj tak, mówią tak, Leicester. Tak, tak, Śmieszne tak. jest, bo w Londynie jest Leicester Square, jeden z takich ważniejszych placów w Londynie, i Londyńczycy mówią na niego Leicester Square. No tak. No. no i z tym z tym Chester to jest taka końcówka, właśnie mhm. też brytyjska. Nie wiem, to też jest chyba coś właśnie po, po Rzymianach jeszcze z tym. Ja nie jestem dokładnie pewny, bo nie sprawdzałem tego, ale muszę to zrobić przy okazji, jak już. Słowo się rzekło, jak to się mówi, był płotu, ale to są te miejscowości Tochester, Bichester, Leicester, które się po prostu mówi Toasta, Bista, Lesta. Mm -hmm, Jedynym wyjątkiem jest, bo rozmawiałem z, kiedyś o tym z kolegą, który jest nauczycielem angielskiego i w sumie też nie wiedział, co mi odpowiedzieć, dlaczego się mówi Lesta, Bista, e, Tosta, a na Colchester się nie mówi Kosta, tylko się mówi mm -hmm, Colchester. Mm -hmm. <laughs> to jest takie dziwne. Być może dlatego, może, że jest właśnie w e, e, tej w Essex, może to już jest inna część, tam po prostu mówili Leicester Col Colchester, a tutaj w tej części Midlands mówiło się Lesta, Bista, Tolsta i tak zostało. Nie? Mm -hmm, tak, tak. No i ja, ja dlatego zacząłem mnóstwo audiobooków słuchać, nie? Bo w audiobookach masz bardzo dobrych lektorów, szczególnie bardzo lubię Stevena Frya, to jest jeden z lepszych brytyjskich aktorów i przy okazji też świetny lektor, naprawdę świetny angielski, ten taki brytyjski ma i jak się tak osłuchasz, to potem wiesz, jak się wymawia różne słowa, no bo pisownia bardzo często niewiele ci mówi, albo wręcz oszukuje cię, nie? I wydaje ci się, że coś się powinno tak mówić, także to jest moja rada. Angielskiego trzeba po prostu słuchać, nie? I wymowa tak, i pisownia tak. to są dwie różne rzeczy, i tak się po prostu lepiej uczyć tego. nie? I to jest prawda i powiem Ci, że my tak mieliśmy jak nie mieliśmy polskiej telewizji i oglądaliśmy tylko i wyłącznie na początku brytyjskie programy i w radiu słuchało się tylko brytyjskiego radia, więc to osłuchanie się jest na pewno ważne, bo po prostu nawet jak czegoś nie rozumiesz, no ja, ja lubię filmy oglądać mhm. właśnie jeszcze sobie z, z, na przykład z polskim tłumaczeniem pisanym i wtedy mogłem sobie powiedzmy konfrontować to co Widzę, czyli jeżeli nie wychwyciłem jakiegoś słówka, bo gdzieś tam się zlepiły w, w, w zdaniu, prawda, to, to jednak mogłem gdzieś tam próbować to wychwytywać i to też na pewno dużo dużo pomaga. No i to jest kwestia tego to właśnie doświadczenia emigranta, No im jesteś dłużej, tym mhm. tych więcej ten, ten zasób słów naturalnie się zwiększa i. I później jest łatwiej. No. Tak, tak, tak. A jak jest u Ciebie z rozmową przez telefon? Bo, bo jednak, kiedy widzisz kogoś, to potrafisz czytać z mimiki, z gestów, wiele rzeczy. Tak, tak, tak. No, wiesz co, Piotrze, ta komunikacja niewerbalna to jest, jakby nie patrzeć często i 70% przekazów podczas rozmowy mhm. każdej, prawda? Więc to jest rzecz ważna i i, i, i tak jest, I na pewno dlatego na przykład pisanie teraz i wiem, że często jest tak, że się pisze komentarze gdzieś tam na mediach społecznościowych czy na, tej, na Whatsappie z kimś tam i nigdy nie jesteś w stanie tak naprawdę wiedzieć, czy ta osoba dobrze interpretuje to, co ty mówisz prawda mhm. czy tam piszesz, bo, bo nie ma tej intonacji, bo już przez telefon już możesz powiedzmy intonacją głosu już zmienić wy, wiesz, wydźwięk tego, co chcesz powiedzieć, przy tej rozmowie face to face to na pewno jest zdecydowanie łatwiej się komunikować, tak? bo jedno możesz powiedzieć coś i zrobić minę, i wiadomo, że tak naprawdę to był sarkaz, prawda? Mhm, dokładnie. Więc, 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 to jest, więc to jest na pewno ważne. I miałem na początku problemy przez telefon, szczególnie gdy się dzwoniło, jak to każdy przyjeżdżał. Pamiętają pewnie słuchacze, którzy są tutaj w Wielkiej Brytanii, jak na początku trzeba było obdzwonić wszystkie urzędy i pozostawiać wszystkie sprawy. To różnie bywało, prawda? Można było się troszeczkę podenerwować. I na, tej, na tym telefonie długo siedzieć, ale z czasem to przyszło i teraz nie mam problemów. Teraz, teraz generalnie jest ok. Często, często po prostu już widzę, że nawet mogę, może nie jakoś tak jak mówiłem, rewelacyjnie, ale nieraz nawet troszkę, troszkę chyba lepiej i więcej potrafię niż osoby, które siedzą po drugiej stronie także. Mhm. Także to na pewno cieszy. Ale rzeczywiście tak było, że, że ten początek przez telefon to, był, to była druga przez mękę. Mhm, tak, tak. Ja się na początku bałem tak. rozmawiać przez telefon. A szef, bo w mojej pierwszej pracy tutaj właśnie przy komputerze to też mieliśmy odbierać telefony. I to jednak to, to co mówisz. My sobie czasem nie zdajemy tego sprawy, kiedy rozmawiamy we własnym języku, że właśnie tak jak powiedziałeś, około 70% informacji to idzie przez gesty, mimikę i i nam to nie przeszkadza, bo gdy rozmawiamy przez telefon, to rozumiemy wszystko, nie? A, a ja znam osoby, takie, o których Ty mówiłeś wcześniej, które na przykład y, rozmawiają tylko z Polakami, w domu mają Polaków i w ogóle nie mówią po angielsku, a mimo to są w stanie zrozumieć, co szef na przykład każe, co im każe posprzątać i co zrobić. Czyli są ludzie, którzy nie mówią, i ktoś im przychodzi i mówi, co mają zrobić, i oni są w stanie zrozumieć to. Chociaż nie znają Boże, języka, właśnie, nie. To, znaczy, wiesz co, więc właśnie to jest to, że jeżeli są już tutaj długo i, e, i oni rozumieją, skoro wykonują to polecenie, to rozumieją to, co się do nich mówi, tylko gdzieś jest bariera myślę taka psychologiczna w głowie z tym ruszeniem, z tym mówieniem. Ale to, mhm. to, to, to trzeba zrobić samemu i tego się się nie da, bo, bo wiem, że przecież są też ludzie, którzy uczyli się na przykład długo języka angielskiego, przyjechali tutaj do Anglii i gdzieś po prostu boją się, no bo tak jest, wiesz, tak. Ktoś, ktoś może, ktoś, ktoś ma obawy przed wystąpieniami publicznymi w swoim języku, prawda, i też dlaczego miałby mieć te obawy, bo jest jakaś tam wiesz, strach przed tym, że możesz się ośmieszyć, możesz coś powiedzieć i tak dalej, i ten wstyd emigranta na początku z tym, że że się powie coś źle, na pewno u szczególnie u tych ludzi, którzy mają to jakieś poczucie, wiesz, powiedzmy, własnej wartości wysokie. Często bardzo jest taki zgubny, negatywny i blokujący i często człowiek właśnie tutaj na emigracji nie jest w stanie rozwinąć swojego potencjału w pełni właśnie dlatego, że chciałby wszystko robić dobrze, mówić poprawnie i się po prostu się boi. I to są rzeczy mhm. bardzo takie osobiste, a wiem, że bardzo dużo ludzi z tym problemem... Miało do czynienia lub ciągle ma do czynienia i, i to jest to jest takie trochę trudne, ale ja, ja jeżeli ktoś ma być może tak, to ja, ja polecam, żeby jednak się poradzić specjalisty. Są polscy, nawet psychologowie, tutaj są kursy różne, takie rozwojowe, gdzie można to przełamać i naprawdę mhm. warto to, prze, to przełamać, bo, 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 bo szkoda po prostu siebie męczyć, a, a można naprawdę mhm. jest jedna rzecz. Podstawowa. Brytyjczycy żyją z emigrantami bardzo długo i powiem Ci, że uważam, że są dość wyrozumiali. Może nie wszyscy, może się komuś czasami trafić, ktoś, jakiś tam powiedzmy, mniej wyrozumiały, czy wręcz niegrzeczny, czy nieelegancki. Natomiast większość, mimo wszystko, jeżeli się powie że, o tym, że się żeby mówić wolniej, żeby powtórzyć, to po prostu to robią i wtedy zupełnie zmieniają ton, bo wiadomo, że na początku jeżeli przychodzi do kogoś, ktoś do ciebie mówi normalnie i ty mówisz okej, okay, okej, okay", to on myśli, że to zrozumiałeś, mm -hmm. bo skąd on tak, ma wiedzieć, to... że ty nie zrozumiałeś, prawda? I to jest logiczne. A jeżeli ty powiesz, przepraszam, ale nie zrozumiałem, czy mógłbyś mi powtórzyć, to, to z reguły ten ktoś wtedy już mówi wolniej, mówi wyraźniej, i ewentualnie ci pokaże, prawda? I tą drogą też można, można sobie samemu po prostu polepszyć. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, dokładnie. Albo po prostu zapytać o słowo, bo często jest tak, że któregoś słowa nie zrozumiałeś i pytasz, co znaczy i podajesz jakieś tak, tam słowo. Tak, i powiedź, że właśnie tutaj właśnie Anglicy często i Gdyż to właśnie lubią, szczególnie w pracy porozmawiać właśnie o czym wszystkim innym tylko nie o pracy mm -hmm. tak i w razie jakby przy, jak przyjdzie w razie czego szef to po prostu musi powiedzieć że a musiałem tam powiedzmy Piotrowi wytłumaczyć co znaczy to słowo i to szef powie a to bardzo dobrze że się tam integrujecie mm -hmm. jako team w pracy tak I, i, i wiesz i tutaj jest tutaj jest jeszcze każdy, kto pracuje, szczególnie właśnie tam, gdzie, gdzie, gdzie jest możliwość tej, tej konwersacji, to sobie mm -hmm. doskonale zdaję z tego sprawę, że, że, że żeby robić wszystko, żeby nie musieć akurat robić tego, co trzeba. to jest, to jest każda okazja jest dobra, prawda? Mm -hmm, dokładnie. A przypomniało mi się, jak ja przyjechałem do Anglii, to zanim zacząłem pr pr pracować jako programista, to pracowałem w fabryce tłumiki do Land robiliśmy i tam szefostwo zorganizowało nam kurs angielskiego i ten kurs dotyczył, wiesz, takich rzeczy, które potrzebujemy tam w fabryce, czyli jak jest młotek, śrubka, takie rzeczy, nie? I pamiętam, na kursie pani nam powiedziała, żeby, że nigdy nie masz mówić do kogoś give me screw. Bo to znaczy, wiesz, dosłownie daj mi śrubkę, ale to można też zrozumieć, że chcesz seks mieć z kimś. No że akurat tego nie wiedziałem. No to dobrze jest ten, dobrze wiedzieć takie rzeczy. No. Tak, że powiedziała, że jeżeli potrzebujemy śrubkę, to musisz powiedzieć pass mi screw, albo tam jeszcze najlepiej dodać to E, nie? Pas mi Ha, Czyli give me a screw, to znaczyłoby coś na, za na zasadzie, że się wkręcić w kogoś, tak, tak? Tak, tak, tak. Ale powiem ci takie rzeczy chyba najłatwiej się zapamiętuje, nie. Ja się w tej chwili tak. uczę hiszpańskiego i ja z moimi nauczycielami, ja z góry mówię im, że mnie. No gramatyka interesuje, ale wiesz, w znaczeniu takim, że ja chciałbym być zrozumiany ale jeżeli mm, ja komuś powiem, czyli powiem, powiem zacznę za, na przykład w przeszłości i potem zda, powiem zdanie teraźniejsze, no to oni wiedzą, że, że to że ja na przykład ja robię coś, ale w przeszłości, to oni wiedzą, że to miało być w czasie przeszłym, nie? I oni rozumieją moje intencje i mm, łatwo jest zrobić, nie? I wydaje mi się, że to, co ty też mówiłeś, że czasami ci, którzy mają problemy z mówieniem, to warto się przełamać, bo tak na dobrą sprawę my nigdy nie osiągniemy poziomu takiego perfekcyjnego angielskiego, więc jeżeli ktoś czeka na, na ten etap, no to ten etap nigdy nie nadejdzie i ktoś nigdy nie zacznie mówić, nie? No pewnie, i wiesz co, ja bym śmiał, śmiał, śmiał twierdzić, że wielu Brytyjczyków, którzy się tutaj urodzili, też nigdy nie osiągnie perfekcji tego poziomu języka angielskiego, dlatego że ten język tutaj też jest tak używany. Naprawdę jak sobie nawet jak sobie czytasz prasę brytyjską jak sobie porównasz Dokładnie. Daily Mail albo The Telegraph to są zupełnie dwa światy zupełnie inne słownictwo i to zupełnie inaczej wygląda więc ci którzy na co dzień powiedzmy żyją powiedzmy w tej do klasy powiedzmy średniej to czytają tylko Daily Mail i tam jakieś gazety sportowe i chodzą do pracy swoje codziennie i mają to życie takie rozmawiają tutaj sobie z sąsiadami to oni też ten ich język angielski to nie jest taki język angielski jaki jaki mógłby być tak i wydaje mi się, że dużo jest takich ludzi tutaj, którzy też tym angielskim, okej, okay, no wiadomo, że zawsze jako native speaker będą mówić lepiej, ale, ale też powiedziałbym, że spo, dużo, dużo na przykład rzeczy nie wiedzą, tak? mhm. co oznacza jakieś słowo. I często się spotykam tak, że, że, że Anglicy też nie wiedzą, co jakieś słowo znaczy. Tak? Dokładnie. To jest na przykład w, u nas w języku polskim rzadziej spotykane. Też jest tych słów, wiadomo, że im człowiek jest bardziej, powiedzmy, elokwentny, tym więcej znaczeń zna, ale, ale to też można poznać yy, nawet po języku polskim, bo jak, jak sobie wyobraźmy, ile jest, jak już mamy, nie wiem, ktoś sięga po literaturę piękną i nagle słyszy, ja nieraz tak mam, że czytam książkę i mówię tak, no dobra, to do jednego słowa w zdaniu mogę nie wiedzieć, ale trzech słów w zdaniu, no to już przesada, prawda? <śmiech> <śmiech> Gdzieś tam się sięga do słownika i mówi, aha, no tak, rzeczywiście, kiedyś pamiętałem o tym, ale potem Zapomniałem, bo jeżeli czegoś nie używasz, no to też nawet jak znałeś znaczenie tego słowa, to po prostu zapominasz. Mm -hmm. to jest naturalne. Tak, tak. Tym bardziej, że tak jak mówisz, Anglicy nie mówią dobrze po angielsku. Wielu Anglików kaleczy angielski gramatykę. Także oni nie mówią tym Queens English. I ja mam też to samo z polskim. Ja znam Anglików, którzy chcą się uczyć polskiego, i oni na przykład bardzo boleli nad tym, że oni nie wiedzą, kiedy użyć właściwego przypadku, bo przecież my mamy tych siedem przypadków i jest trudno. Ja powiem ci, kiedy oni próbowałem właśnie pomóc im w użyciu właściwych przypadków, ja zwróciłem uwagę na to, że Polacy używają złych przypadków, nie? <grych> na przykład taka, taka mania się teraz zrobiła, nie nieodmieniania nazwisk, które nie kończą się... Znaczy, nasze nazwiska są proste, bo ja jestem Borowski, ty Tokarski, to nasze nazwiska ludzie odmieniają, ale są te nazwiska niekończące się, na przykład pochodzenia ukraińskiego czy inne i ludzie mają problem z odmianą tych nazwisk przez przypadki, nie? Z jakiegoś powodu, zresztą właśnie ten też mówił o tym profesor Miodek, też mówił o, o tej manii. Ja zauważyłem, że Polacy gubią te przypadki. Tak się zastanawiam, czy tak jak Anglicy, bo angielski też kiedyś miał przypadki tak jak niemiecki, cztery przypadki. Oni w tej chwili nie mają tych przypadków. Tak się zastanawiam, czy polski kiedyś nie zgubi przypadków w przyszłości. Może tak być, może tak być, właśnie dlatego, że to chodzi o to, że człowiek ma tą tendencję do tego, żeby robić wszystko to, co jest prostsze, tak? Żeby sobie ułatwiać życie, a nie komplikować. Więc jeżeli się dogadujesz i wszyscy rozumieją, to po co masz komplikować sobie życie, skoro możesz mówić wszystko prosto, tak? I wydaje mi się, że to jest taka naturalna droga do zubożenia każdego języka, mhm. można powiedzieć, prawda, żeby, żeby właśnie tak to, to, mowa, to mowa potoczna będzie wypierać. No i tak było, i tak będzie. I myślę, że na pewno część ludzi, którzy, którzy się z tym nie zgadzają, będą ciągle dbać, troszyć się o język. Natomiast będą też tacy, którzy w ogóle, których w ogóle to nie interesuje i po prostu będą... Tobie robić z tego języka to, co będą chcieli, tak? Mm -hmm. Tak, tak. Taka ewolucja będzie języka, nie. Ktoś powie, że to złe, inni powiedzą, że dobrze. A, nie myślę, że nie ma co kruszyć no, kopii o to. No, no tak, no bo, no bo docelowo kiedyś pewnie wszyscy będą. No chyba na całym świecie mówić w jednym języku. No chyba do tego to wszystko będzie dążyć jakoś. Czy, no nie wiem, jak. ale... Wiesz co, niby ale... tak, ale jak na przykład spojrzysz na angielski, to angielski brytyjski, amerykański, australijski, angielski w Hongkongu, angielski hinduski są inne. Tak więc. No inne, inne. No ale tak samo język arabski, prawda? Tak. No jest język arabski, to jest też przecież ile milionów, setek milionów ludzi mówi w tym języku i też to nie jest ten sam dokładnie język. Mhm, tak. tak. Tak samo hiszpański w Ameryce Łacińskiej. W Argentynie mówią zupełnie inaczej niż na północy Ameryki Południowej, na przykład w Wenezueli. To a teraz odnośnie z tego języka, bo mieszkamy tutaj, używamy też tak jak ty mówisz w pracy języka angielskiego, a ty jednak napisałeś już dwie książki, czy, czy emigracja nie przeszkodziła ci w tym? Chodzi mi o to, na przykład, czy nie czujesz się, że twój język polski, który potrzebujesz, który jest narzędziem jednak do pisania książki po polsku, nie zubożył się? Wiesz, co właśnie nie, znaczy w moim przypadku akurat nie, bo, bo moje też jeszcze się tak ułożyło tutaj, że um, a propos pisania i, i tego wszystkiego, co ja, co ja robię, jeśli chodzi o, o, o pisarstwo, to um, mi troszeczkę nawet nie tyle emigracja pomogła w tym, tylko po prostu postęp technologiczny. Ja już o tym mówiłem kilkukrotnie, że właśnie dostęp do tych cyfrowych bibliotek, możliwość zapoznawania się z tekstami źródłowymi z różnych miejsc na świecie spowodował to, że ja zacząłem pisać, bo miałem po prostu, nie musiałem jechać do biblioteki jednej, drugiej czy trzeciej, żeby szukać tego wszystkiego, tylko mogłem to robić. Tak? Mhm. I od tego się zaczęło to, że ja mogłem tak jakby wdrożyć w życie te moje plany pisarskie. Akurat się stało tak, że, że to się stało, kiedy byłem tutaj w Wielkiej Brytanii. Natomiast... Ja z językiem polskim mam ciągle do czynienia. Część słuchaczy być może wie, też prowadzę audycję radiową. Także mówię po polsku. W domu z małżonką mówię po polsku. Z dziećmi czasami po angielsku, bo one są wygodne i one wymuszają u nas od nas mówienie po angielsku. No ale to są to są, to są dzieci, więc... Więc my też nie, nie uważamy, że nie, nie zmuszamy ich do tego, żeby mówiły po polsku. Chcemy, żeby one się rozwijały tak, jak one chcą, jeżeli będą chciały. Myślę, że dałem mi warunek. Powiedziałem, że moje książki nie będą przetłumaczone na angielski. Chociaż oczywiście tak, powiedzmy, troszeczkę bym sobie robił pod górkę, ale. Powiedziałem dzieciom swoim, że jeżeli będą chciały przeczytać, to no, muszą się nauczyć języka polskiego na tyle dobrze, żeby sobie mogły przeczytać. No więc, więc mam nadzieję, że się może, może kiedyś się, jak podrosną, może się zmobilizują, żeby się przyłożyć do polskiego. Mówią po polsku, ale, ale wolą po angielsku. Także jeśli chodzi o język polski i pisanie, to ja dużo też słucham polskiego. Biorę udział w bardzo dużej ilości kursów różnego rodzaju, więc, więc ciągle z tym językiem polskim Mam do czynienia i z tym naukowym, i z tym, i z tym powiedzmy, literackim. Także, także nie, nie przeszkodziła mi na pewno migracja w tym, żeby, żeby gdzieś tam tracić język polski. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak. Bo ty, ty napisałeś już dwie książki, i w tej chwili chyba trzecią piszesz dalej, nie? No, zacząłem już tak trzecią. Trzecią, żeby dokończyć tam, powiedzmy, tą trylogię zaplanowaną. Ale ten, ale tak jak mówię, no jeśli chodzi o, o język polski, to nie mam problemów. Raczej powiem Ci, że nawet chyba postęp odkąd zacząłem pisać, to postęp jeszcze zrobiłem w języku polskim, siłą rzeczy, bo. Bo nawet jeżeli kto pisze, to wie, że jeżeli masz jakieś powtórzenie i chciałbyś znaleźć jakieś inne słowo, to tych synonimów się szuka i gdzieś ten zasób słów się zwiększa siłą rzeczy sam z siebie. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Nie no, na pewno, na pewno jest y, przydatne. Dzisiejsza technologia, dostęp do źródeł, dostęp do wszystkich słowników, to masz rację, nie? Ja czytam teraz taką. Y, Krytykę troszeczkę książek Nienackiego, i tam y, autor pisze właśnie o panu samochodziku, o tym cyklu, i tam wytyka autorowi błędy historyczne, które miał. No ale Nienacki pisał jednak w czasach, kiedy wiesz, kiedy ktoś przeczytał coś i potem polegał na swojej pamięci, że zapamiętał. Do, dokładnie, poza tym, poza tym też. Powiedzmy, z jakich on źródeł mógł korzystać, tak? Tutaj, tutaj jest, nawet jeżeli w polskiej bibliotece powiedzmy coś znalazł, to też mogło być podejrzenie, że to akurat źródło nie do końca podaje na przykład jakąś tam prawdziwą albo super wiarygodną mm -hmm. informację, prawda? Więc, więc tutaj właśnie to jest to, co mnie trzymało długo. Bo kto też na moje książki, to wie, że ja tam właśnie bazuję na, na często i na historii, i na wydarzeniach e, takich, które, które staram się żeby były na tyle wiarygodne, na ile, na ile jestem w stanie to, to sprawdzić i zawsze wszystko dwa razy albo trzy razy sprawdzam mm -hmm. I, i, i dlatego właśnie to, to, ta technologia wyszła tak jakby mi naprzeciw, dzięki temu mogłem zacząć pisać to, co chciałem. Tak, tak no ja lubię sprawdzać wikipedię ale często jak sprawdzam wikipedię to sprawdzam sobie też nie tylko polską ale też angielską a ostatnio także hiszpańską i powiem no, ci ale... najśmieszniejsza rzecz jest taka kiedy na przykład jest jakaś bitwa i w polskiej wikipedii masz inną datę tej bitwy niż w angielskiej wikipedii no, ja, a powiedzcie, że też tak robię i, i często sobie sprawdzam to, bo tak, jeżeli sobie sprawdzasz coś odnośnie historii Polski, no to wiadomo, że na tej polskiej Wikipedii będzie tego znacznie więcej. Jeżeli uh -huh. już potrzebujesz coś odnośnie historii Anglii, a nawet czy Stanów Zjednoczonych, czy, czy innego kraju, to często ta, ta brytyjska czy angielska wersja ma zdecydowanie więcej do zaoferowania. Więc dobrze sobie jest to zawsze konsultować, i ta znajomość języka angielskiego w tym przypadku naprawdę bardzo dużo mi pomaga. Mhm, tak, tak. Ja myślę, że w notatkach wstawimy linki do twoich książek też, jakby nasi słuchacze chcieli się z nimi zapoznać. A teraz kontynuując temat właśnie tej emigracji, bo tak jak mówiłeś, ty masz kontakt z Polonią, chociażby przez radio, też przez, na przykład przez tą grupę, w której obaj jesteśmy, ekskluzywne Towarzystwo Przyjaciół Książki, tak się chyba to nazywa. Stowarzyszenie. Stowarzyszenie, tak. I teraz... Tak, jak widzisz, jak emigracja Ciebie zmieniła, widzisz to, jak Polacy w UK różnią się od Polaków w Polsce? Czy widzisz jakąś różnicę, którą. Wiesz co? Ja wiem, czy to jest różnica. Wiesz co? Mam tak, tak dużą paletę osób, których znam tutaj w Wielkiej Brytanii, jeśli mhm. chodzi o Polonię. Po prostu wiesz, też nie chcę jak segregować, tak? ale mam powiem to tak, tak ładnie literacko. Mam taki wachlarz ludzi, których tutaj znam i jak sobie to bym porównał do ludzi, których znam w Polsce, to tak naprawdę tej różnicy dużej nie ma. Być mhm. może te, te, te proporcje, jakbyśmy sobie tak wyobrazili sobie, proszę Państwa, taki wachlarz całkowicie rozłożony, czyli mamy takie 180 stopni i, i po prostu mielibyśmy tam podzielone procentowo, to półkole ludzi takich, takich i takich, to po prostu być może te procenty są troszeczkę zmienione. To znaczy, na przykład ludzi otwartych, toleracyjnych znam troszeczkę więcej proporcjonalnie tutaj w Anglii niż w Polsce. Takich powiedzmy łobuziarsko-chuligańskich i tak dalej, znam troszeczkę więcej w Polsce i tak dalej. Być może to jest. Być może to jest na tej zasadzie. Natomiast ten przedział to nie jest tak, że to znika. Jest, jest ciągle, ale mi się wydaje, że to, że to nie jest jakoś tak wybitnie jakoś tam polskie, że, że po prostu tacy są ludzie i im więcej ludzi znasz, tym, mhm. tym po prostu. Także wydaje mi się, że zarówno w Anglii, jak i w Polsce różni ludzie żyją, i w zależności od tego, w jakim środowisku akurat jesteś. Mhm. Takie masz swoje, takie masz doświadczenia, więc ktoś może trafić do środowiska, gdzie może myśleć, że ci Polacy są tacy tutaj w Anglii, a w Polsce tacy nie są, bo w innym środowisku mieszka w Polsce, a w innym środowisku mieszka w Wielkiej tak, Brytanii. Tak, może z tego. Kiedyś właśnie właśnie rozmawiałem kiedyś z taką właśnie z tej grupy z taką można powiedzieć koleżanką, przynajmniej koleżanką na Facebooku, że osoba miała bardzo złe doświadczenia w Polsce i trafiła do Wielkiej Brytanii. Mhm. I wszystko było super, ale ja się pytam, ale gdybyś wyjechała z Polski do innego miasta w Polsce i tam trafiła na. Tych dobrych ludzi, to być może twoje doświadczenia byłyby zupełnie inaczej. Nie myślałabyś w tej kategorii, że to Polska, Anglia jest różnica, tylko po prostu środowisko takie jest. No, wiadomo, że, że różnią się się nasze narody, dlatego że różnią się doświadczeniami historycznymi i, i kulturowo troszeczkę. Natomiast ja generalnie staram się myśleć w tej kategorii, że tu jednak, że tu jednak, ja bym tak po prostu nie, nie bardzo, nie chcę, nie chcę tak właśnie kategoryzować ani Polaków, ani, ani, ani Anglików. Mhm, tak, tak. Nie, bo ja powiem ci, ja miałem takie duże wrażenie, że Polacy w Anglii, no jednak my jesteśmy biali, Anglicy są biali i Hindusi się wyróżniają. W moim mieście mamy bardzo dużo Hindusów, no to się wyróżniają. Tam widzisz po prostu inny kolor skóry, no nie ubierają się też troszeczkę inaczej. Polacy się nie wyróżniali. Ale przyszedł teraz COVID, te dwa lata i. Anglicy jednak chętniej brali szczepionki, o właśnie, angielskie słowo mi przychodziło do głowy. Anglicy częściej brali szczepionki, Anglicy częściej się stosowali do zasady noszenia maseczek. Ja powiem Ci, miałem taką sytuację, gdzie z synem pojechaliśmy do polskiego sklepu i to było jeszcze w momencie, kiedy jeszcze trzeba było nosić maski <laughs> i... Oboje z synem mieliśmy je założone, weszliśmy do tego polskiego sklepu, a tam nikt nie miał włożonej maski. To były takie duże, delikatesy, nie wiem, łącznie pewnie z 50 osób tam było. Tam nie byli tylko Polacy, tam pewnie też byli Litwini i inne jakieś wschodnie, wschodnia emigracja, bo tam też asortyment był też z tych innych tych, ale. Polaków było bardzo dużo, łącznie ze sprzedawcami i byliśmy jedyni, którzy mieliśmy maski na sobie. To tak, to właśnie się zastanawiam pod tym kątem. Ty widzisz tą różnicę? Czym... Znaczy, wiesz co, mhm. to znaczy się, jeśli chodzi o, o, o podejście do, o, do pandemii, no to tą różnicę widać, ale ta różnica, ta różnica jest, wydaje mi się spowodowana właśnie tym kto z jakimi mediami ma do czynienia I... Tak jest, jeżeli ktoś ma do czynienia bardziej z mediami polskimi i tak jakby, powiedzmy, żyje tutaj w Wielkiej Brytanii, to o czym mówiliśmy na początku, czyli bardziej w tej jednak w tej grupie, powiedzmy, polskiej, to jest więcej, więcej odsetek, powiedzmy, tych bardziej, też, powiem ładnie, bardziej sceptycznie nastawionych do mhm. tych wszystkich ograniczeń pandemicznych, prawda? Natomiast no, to jest prawda, że Brytyjczycy podporządkowali się zdecydowanie. Z mniejszym sprzeciwem, powiedzmy. Wiadomo, jaki tam odsetek tego, tego było, ale, ale, ale zrobili to, tak powiedzmy, jak to robią Brytyjczycy. Czyli oni wierzą swojemu generalnie. W dużym cudzysłowie, że wierzą swojemu rządowi, wierzą w medycynę, w naukę, i w postęp na tyle, że po prostu większy odsetek ludzi stwierdził, że skoro taka jest rekomendacja, to tak jest, bo oni generalnie mają tą tendencję do tego, że to, co jest rekomendowane i zalecane. To znaczy, że to jest robione z jakiejś przyczyny, tak? Mhm. A z kolei, z kolei w tym, tym powiedzmy bardziej sceptycznym środowisku jest dominująca ta teza, że jeżeli coś jest rekomendowane, to jest też z jakiejś przyczyny, ale, konie, ale z kolei z takiej, że na pewno ktoś chce na tym zarobić, tak? a my się nie damy. Mhm. Więc, więc, więc tutaj jest ten, te, ten pewnie problem takiego podejścia do. Wiesz co? Do... Może to też historia jest, bo jednak my żyliśmy w państwie komunistycznym, gdzie rząd nas oszukiwał. I wiesz być może to sprawiło, że ludzie no, mają takie, tak jak mówisz, takie sceptyczne podejście do rządu, że rządy... No nie należy im ufać. No, wiesz co Piotrze, wiesz, wiesz co, to chyba nawet, ja, ja bym nawet nie sięgał, wiesz, nie sięgałbym nawet do komunizmu, bo to są czasy wiadome, ale jeżeli, wiesz, czytasz polską prasę, czy, czy słuchasz polskich informacji, i wiesz, że ktoś tam handlował bronią, a potem produkuje respiratory, że tych respiratorów ile tam sprzedał, zarobiliś tam milionów, no to siłą rzeczy... Ten twój sceptycyzm wzrasta, prawda? Mhm. Natomiast no, wydaje mi się, że wręcz niewiarygodne to tutaj wielkie pytanie, żeby taka sytuacja jak, jakkolwiek miała miejsce. Oczywiście tutaj politycy też są politykami, więc też są cyniczni, ale są cyniczni troszkę inaczej. I, i wydaje mi się, że zresztą ten system, tak jak mieliśmy okazję rozmawiać o systemach prawnych czy polityczno-prawnych w krajach anglosaskich, funkcjonuje zupełnie inaczej. Mm -hmm. I tutaj Dokładnie. ta odpo od odpowiedzialność tego polityka jest zupełnie inna, prawda, niż, niż w Polsce. W Polsce został wybrany i na tym się jego odpowiedzialność kończy. Natomiast tutaj jednak mimo wszystko każdy Member of Parliament odpowiada w swoim okręgu za to, co robi. I doskonale wie, że jak coś to zrobi, to już nie będzie Member of Parliament, tak? Mm -hmm. I oni tutaj jednak, mimo wszystko, liczą się z tym, co mówią ludzie w okręgach. Mm -hmm, tak, tak. No chociaż, wiesz, chciałem cię zapytać właśnie o to, jak porównujesz polskich polityków i tych brytyjskich. No i w tej chwili mamy tutaj w Wielkiej Brytanii dość duży skandal, nie? który się ciągnie od jakiegoś czasu, bo nasz premier Boris Johnson mówił, żeby ludzie trzymali się z dala, a w tym samym czasie robił sobie <laughs> imprezy, nie? i to wyszło na jaw teraz, i. No niektórzy chcieliby, żeby on zrezygnował i prawdopodobnie, mi się wydaje, że on prawdopodobnie nawet przestałby być premierem, gdyby nie wojna na Ukrainie. Ja mam takie wrażenie, no, tak. że ta wojna trochę uratowała Borisa Johnsona. Wiesz, wiesz co, tam kilka, no pandemia też można powiedzieć, że na sam początku uratowała te nastroje, bo tam się robiło już nieciekawie po Brexicie, tak, jak wyszły, jak się, jak, jak wyszły wszystkie brexitowe trupy z szafy, to można było wszystko zrzucić na pandemię. I tak powiem ci, że rzeczywiście tak jest, że fortuna sprzyja panu premierowi Johnsonowi. Rzeczywiście, oczywiście fortuna w cudzysłowie, bo oczywiście ani pandemia, bo przecież wielu ludzi straciło życie, ani wojna na Ukrainie, to nie jest nic dobrego, z nic, 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 czego się oczywiście, żeby państwo mnie nieźle zrozumieli, nic, z czego się oczywiście nikt nie cieszy. Natomiast no, jest tych skandali tutaj. Myślę, że w każdym kraju zawsze będą skandale, jeśli chodzi o. O, o polityków, tak? Natomiast... Ym... Tak jak mówiłem na początku, tutaj jednak działa to troszeczkę inaczej. Przede wszystkim kultura, mimo tego, że, że, że premier czasami coś może powiedzieć, powiedzmy bardziej, czy mniej śmiesznego. Natomiast kultura funkcjonowania w polityce jest zupełnie, zupełnie inna, tak? Mhm. Jak, się, jak się ogląda, nie wiem, czy ktoś miał z Państwa okazję, czy lubi sobie, ja czasami sobie lubię zerknąć właśnie na obrady parlamentu, można się spierać, można się kłócić, ale to się robi naprawdę na, na poziomie, tak. I wiesz, i, i ja sobie wtedy jak oglądam nawet tych, których powiedzmy nie lubię, czy nie zgadzam się z ich poglądami, ale ja słucham ich wojny na argumenty i to jest fajna wojna na argumenty. Wiadomo, ja że do prasy czasami, czy szczególnie w mediach społecznościowych to przysłowiowe szambo się wybija, I to, ale to nie robią politycy, to robią ludzie, którzy gdzieś tam, nie wiem, wiesz, montują te mhm. wypowiedzi, robią te, te, te memy i tak dalej, tak dalej, natomiast jak się słucha brytyjskich polityków, z jednej z drugiej strony, to jednak ta kultura uprawiania polityki, tak jakby widać, że to jest już historycznie dojrzałe politycznie państwo. Mhm, tak, tak. No ja mam takie wrażenie i powiem ci, patrząc na to, tak jak mówisz brytyjski parlament, ta kultura, która w nim jest, wydaje mi się, że jest chyba lepsza niż w Polsce. Powiedziałbym, że nawet jest większa niż w parlamentach w tym. W Senacie USA, nie? Także, że tutaj jest jednak, tak jak powiedziałeś, oni potrafią się kłócić kulturalnie. No, no właśnie, to jest, to, jest, to jest fajne, bo zobacz, ile, ile razy ten parlament z jednej z drugiej strony na przykład wybucha śmiechem, w mhm. pytanie, tak? Bo ta riposta jest y, cięta, ale fajna. Z, tak. Wiesz, ten sens of humor y, jest i, i, i to trafia. I, I wiesz, nieraz nawet ktoś. Y, kto jest atakowany, sam się śmieje i to jest to jest fajne, mhm. że, 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 że można w ten sposób uprawiać politykę. Nie trzeba się wyzywać z tej buwnicy, nie trzeba krzyczeć hańba, skandal i, i wiesz, i to jest, to jest polityka, którą, którą ja lubię, bo jest du ma dużo smaczków, ale ona jest konkretna, tak? Konkretna, nie zawsze konkretnie załatwiałem sprawy, tak? Bo mhm. Tutaj też też tutaj tego przeciągania liny jest dużo. Natomiast, no, jak coś trzeba, to coś trzeba. Jak jest zdecydowane, to jest zdecydowane. Nie ma reasumpcji głosowania co chwilę, nie ma tego, nie ma tamtego i, i, i wiesz, jest litera prawa, którą się szanuje i, i, to, jest, i to jest chyba ta, ta naj, największa różnica, że jest poszanowanie dla, dla prawa, naprawdę. Mhm. Tak, tak. Dobrze, słuchaj, takie ostatnie pytanie miałbym do Ciebie, bo tak jak myślisz właśnie o emigracji, o, to, o tym, jak wpłynęła na Ciebie, na Twoją żonę też, czy Ty byś zaproponował swoim dzieciom, żeby na przykład kiedyś tam wyjechały sobie do jakiegoś innego kraju i pomieszkały tam na przykład przez rok? Wiesz co? Jeżeli miałyby to robić um, tak jak my to zrobiliśmy, czyli um, Poszukiwaniu, powiedzmy, lepszego życia i lepszego, powiedzmy, lepszej możliwości, tam, powiększenia swojego statusu materialnego, to bym miał wątpliwości, czy by, bym chciał polecić. No akurat, my jesteśmy w takim kraju jak Wielka Brytania, czyli jednym z najbogatszych krajów świata. Więc teoretycznie, gdzie wyjeżdżać w takim celu nie ma. Tak? Te mm -hmm. możliwości, które są tutaj, są na tyle duże, że, że myślę, że staramy się tak wychować dzieci, żeby one sobie dały w dorosłym życiu radę jak najlepiej. Natomiast na pewno, gdyby miały taką możliwość, na przykład z pracy sobie wyjechać gdzieś w delegację, tak zwaną, czy właśnie do Stanów Zjednoczonych, czy do jakiegoś innego państwa, być może nawet na inny kontynent, gdzieś, gdzieś nawet. Powiedzmy, czy Hongkong, czy, czy, czy cokolwiek innego, to na pewno jest to doświadczenie dobre. Na pewno jest to doświadczenie dobre z różnych przyczyn, właśnie, właśnie z tych, żeby. No ja, ja, ja lubię to, to brytyjskie powiedzonko, czyli thinking outside the box, tak. Mhm. I, i, I wszystkiego rodzaju podróże, i takie wyjazdy, i poznawanie innych kultur, i jak ludzie funkcjonują, na pewno zwiększa twoje możliwości patrzenia na świat. I, I to jest na pewno coś, co, co bym polecał, gdyby miały taką możliwość, tylko mówię, gdyby to nie musiało być stricte wyjazd zarobkowy, bo taka sytuacja, tak jak było w naszej, naszej sytuacji, bo, bo ja przypomnę, że jestem z tych roczników, powiedzmy, które dojrzewały w latach 90., wyjeżdżałem do Anglii po wejściu Polski do Unii Europejskiej, także to były czasy ponad 20% bezrobocia w Polsce, i te płace w Polsce. To były bardzo, bardzo mizerne, można powiedzieć, że tutaj ja się, ja, ja nie wierzyłem, że jak ja dostałem pierwszą tygodniówkę, to dostałem za tydzień pracy, w której nic nie robiłem. I ja sobie mhm. autentycznie, ja ci mówię Piotrze, ja mówię, <laughs> ci, tutaj ludzie są głupi, jak można płacić tyle pieniędzy za to, że ja nic nie robiłem, tak? Mhm, ja, w to, ja w to nie wierzyłem po prostu, że to jest możliwe, tak? Oczywiście to się tam później wszystko poprzemieniało u mnie. Natomiast to, to zetchnięcie, to ekonomiczne zetchnięcie, to było dla mnie wielki szok. To był największy szok tak naprawdę, jaki przeżyłem. Czyli jak można płacić tyle za takie proste rzeczy, że to jest wiesz, w Polsce nie do pomyślenia. To, to, co ja robiłem, to bym pewnie musiał za darmo robić w Polsce, bo, bo, bo takie były czasy, czy tam za jakąś tam naprawdę stawkę. Ciężko mówić, że w Polsce w ogóle było coś takiego jak płaca minimalna. Prawda? prasa była taka, jaką Ciszew zapłacił, mm -hmm, więc, mm -hmm. ten, więc więc, więc, więc e, jeśli chodzi o, o te moje dzieci i to, czy ja bym im polecał, to tak, ale tylko i wyłącznie, gdyby miały jechać i robić e, i spełniać jakieś tam swoje pasje. Mm -hmm, tak, tak. Nie, no bo tutaj w Anglii jest takie modne coś, co się nazywa gapier, i ludzie na przykład po studiach, oni wyjeżdżają sobie często w taką podróż. Znaczy, to są dzieciaki po studiach na przykład, taką podróż dookoła świata na przykład na rok i tam na przykład jadą sobie gdzieś do Stanów Zjednoczonych, mieszkają tam parę miesięcy, jadą sobie gdzieś dalej, mieszkają parę no, miesięcy. Żeby, żeby poznać świat i to jest fajne, to jest ciekawe na pewno doświadczenie i myślę, że, że, że ta różnica, największa różnica, jaka jest między Polską a Wielką Brytanią, czyli ciągle różnica ekonomiczna, mhm. powodu, powoduje to, że, że u nas po studiach Człowiek ciężko jest mu znaleźć pracę w swoim, już nie mówię, żeby znaleźć pracę w kierunku studiów, w których skończył, ale w pracę po prostu w ogóle. Natomiast tutaj kończysz studia i możesz sobie na rok wyjechać dookoła świata. To też mówi samo przez siebie, prawda? Tutaj, a, a ciągle w Polsce jakaś ta różnica ekonomiczna, i mi się wydaje, że taką największą różnicą, właśnie między, między Polską a Wielką Brytanią, to jest jednak mimo wszystko różnica ekonomiczna. I z tej różnicy ekonomicznej powstają te wszystkie inne różnice w mhm. mentalności. I to jest bardzo, bardzo, bardzo znaczące i widoczne. Bo nawet nieraz kiedyś nieraz kiedyś nieraz też dobre sformułowanie, ale kiedyś słuchałem sobie tam wypowiedzi właśnie imigrantów, czy w Twoim podcaście, czy, czy gdzieś tam w jakimś serwisie na YouTube, i często mówią, że A, że Brytyjczycy mają tak fajnie, bo mają taką kulturę, że w weekend sobie wychodzą na, do parku na piknik, robią i tak fajnie i sobie żyją tak spokojnie. A ja mówię, kurczę, przecież gdyby Polacy mieli tyle pieniędzy, zarabiali tyle pieniędzy, to też by sobie szli do parku na piknik, to mhm. po prostu nigdy. Nigdy tego nie było. Każdy musiał brać dodatkowy dyżur w sobotę, albo był już tak przysłowiowo styrany po weekendzie, że nawet nie było mowy o tym, żeby gdzieś jeszcze wyjść. Także tutaj nie jest różnica w tym, że my, Polacy, jesteśmy tacy czy tacy, tylko po prostu to wychodzi, większość tych rzeczy wychodzi jednak mimo wszystko z, z ekonomicznego punktu widzenia, tak, takie moje zdanie. Mhm, tak, tak. No na pewno pieniądze mają duży wpływ na zachowanie ludzi i. I masz rację, nie? Tak sobie myślę o tym, co wcześniej mówiłeś o Polakach, że rzeczywiście być może to, jakich mediów słuchamy, czyli Polacy, którzy słuchają polskiej telewizji, tylko być może rzeczywiście to też ma duży wpływ na ich zachowanie. To prawda, to prawda. Mhm. No bo zachowanie nasze to jest no, zachowanie nasze jest wypadkową naszych powiedzmy informacji, które mamy i naszych doświadczeń. Tak? Nie mhm. no, jeżeli nasze informacje bazują na tym, co jest w Polsce, no, to nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak samo jak ktoś, kto bazuje na informacjach, które słucha w Wielkiej Brytanii. To jest naturalne i normalne i stąd się biorą właśnie różnice. Mhm. Dobrze słuchaj, Darku. Bardzo chciałem Ci podziękować za to, że znalazłeś czas, że mogliśmy porozmawiać sobie o emigracji. Temat oczywiście moglibyśmy pewnie kontynuować kolejną godzinę, ale nie chcemy może zmęczyć naszych, yy, naszych słuchaczy też, którym też bardzo chciałbym podziękować teraz. Ja również dziękuję Tobie za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że tak jak Piotr mówił, mieliście. Ochotę nas słuchać, mam nadzieję. Dajcie znać pewnie tam gdzieś w komentarzach, jeżeli, jeżeli byście chcieli, może zrobić jakąś tam kontynuację, albo jeszcze jakieś tematy, które, o które, e, których moglibyśmy porozmawiać, to my bardzo chętnie, bo my jesteśmy gadoły z Piotrem, także my, 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 my możemy gadać i gadać. Dajcie znać, jeżeli się podobało, to na pewno pewnie coś Piotr wymyśli, żeby dla Państwa przygotować. Ja, ja się nie narzucam oczywiście, ale. Mm -hmm. Ale gdyby tak, to, to ja jestem bardzo chętny. Bardzo zawsze z wielką radością przyjmuję zaproszenia Piotra do jego podcastów. Także... Mm -hmm, ja, tak. Ja, dwóch ja, ja emigrantów dziękuję. a emigracji to może gadać i gadać. nie? Dokładnie. Tak. Dobrze. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję. kładam się. Proszę. bo mi pies szczeka, Nie chcę, miał to w tym tle. Nie ma problemu. Może być.